Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragona. Na samym początku chciałem wam bardzo, ale też bardzo podziękować za to, że wbiliście 1200 łapek w górę pod ostatnim filmem i było około 18 tysięcy wyświetleń, więc dla mnie to jest ogromna, bardzo ogromna liczba. Dzięki wielkie za to, że oglądaliście. No i co? Kolejny odcinek Stepania, a na tym odcinku chciałem bardzo pozdrowić Kompatybilnego, który zasponsorował mi wszystkie itemki tutaj. No większość itemków mi właśnie Kompatybilny dał w Strange'y. Ale też bardzo dużo widzów dawało rzucaki emeraldy na live'ach, więc zapraszam serdecznie na live. Jeśli nie oglądacie, no to zostawcie suba z dzwoneczkiem, dostaniecie powiadomienie. Jak będzie dużo osób, to po prostu będzie też mi się lepiej streamowało. No, dobra, nie przedłużam. Ja się tewam do pierwszych osób, mam nadzieję, że teraz można się lepiej klepać, bo wcześniej były naprawdę duże lagi na Dragonie. Dobra, tewam się do pierwszej osoby, jestem Nerbreeze, więc nie wiem gdzie mnie tepnie i jak. Ale wezmę sobie perełki na wszelki wypadek, bo widziałem, że nie ma gildii. Okej, on zrzuca sobie góry, więc ja muszę się jakoś zakoblować szybko. Mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej. Ten nie wypadł. Dobra. Zobaczymy, co tutaj robi, gdzie on jest. Jest ich dwóch w ogóle, dobra, niesamowite. Udało mi się w ogóle zrzucić jednego. Jak się uda go zabić, to będzie po prostu śmiechu warte. Dostałem killa? Nie, nie dostałem, więc przeżył. Ale typ nie miał w ogóle, typ nie miał seta, jak zauważyłem. Więc szybko jakoś zobaczę, gdzie on tam jest. Jest tam na dole. Więc nie wiem, czy opłaca mi się bardziej skakać na dół, czy próbować tam tego ziomka zrzucić jakoś. Nie wiem, czy jakimś fartem. Musiałbym po prostu trafić jedną strzałą tego ziomala, ale nie wiadomo, z której strony się wychyli i jak się wychyli. Chyba, że... Dobra. Próbuję rzucić perełkę tam na dół. Rzucam sobie Strange'a i się bije tego ziomeczka. Honny Desu. On jest na awku? Co on w ogóle zrobił? Dobra, udało mi się go zabić, niesamowite. Ziomek sobie poszedł chyba jakiegoś awka, dostałem za niego troszeczkę rankingu. Dostałem 80, w ogóle wygasła mi gildia, nie wiem dlaczego, ale no unlucky, będzie trzeba zrobić nową. W sumie tak była już przebijana kilka razy, więc dużo nie straciłem, ale dobra. Ej, to jest kolejny ziomek, niesamowite. Aha, on lognął. A on sobie logaucika teraz walnął, on nie miał seta w ogóle. Ale tu sobie skoczył kolejny. Filipieja. A nie, bo on po prostu rzuca chyba dalej. Nie wiem w takim razie co robić, czy czekać, czy nie czekać. Ale... Dobra, może spróbuję sobie tam wejść na górę. Więc jeszcze raz chciałem bardzo podziękować za ostatnie wyświetlenia. Bardzo mnie to motywuje, nie powiem, że nie. Dobra. W sumie co możecie, jeśli oglądacie do tego, to jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać wiatrak, ja przypnę serduszko. Pod ostatnim filmikiem była chyba perła i... No, i przypiąłem około... No, przypiąłem każdemu. Starałem się przynajmniej. Aha, ziomek tutaj już strzela. Nie wiedziałem, że tak szybko mi się udało w ogóle dobudować do niego. Więc... O. Widzę, że perełki zrzuca. Nie, strzela. Szybki Strange 2 na pasek. To jest Strange 2? Nie, Strange 1. Oczywiście musiałem nawet źle wybrać. Okej, widzę go tutaj. Wiedziałem, że coś takiego będzie. On jest na koksie? O, polizałem. O nie. Boże, jaki fart. Tam nie byłem na koksie, zapomniałem o tym. Jakbym zginął, to naprawdę byłby wielki przypał, ale super, udało mi się. Sam nie byłem na koksie. Dobra, ja to rozkopię i za chwilę będę się typał do kolejnej osoby, więc no. Dobra, tawam się do jakiegoś ziomala, Kuby jakiegoś, który nie ma gildii. Pewnie jest na terenie gildii bez gildii. No właśnie. No właśnie, tak robi sobie i sobie zrzuca. A nie, niestety nie. Po prostu nawet oni te ziomale gildy nie mają, więc beka w sumie, no beka wielka. Więc ja sobie odbiegam, rzucam Strange'a dwójkę, jem sobie koksa. No i biję tego, który nie jest na koksie, czyli właśnie tego ziomala, który właśnie teraz polizał. Udało mi się zabić jednego, mam przewagę jednego koksa. Teraz został tylko Dawid. Dobra, nagrywa się wszystko ładnie. Ja słyszałem kolejnego zioma, tego, który tapał mnie, więc troszeczkę jest ich dużo. Ale wiem, że da się stąd uciec na łatwości, więc na spokojnie. Dobra, nie pozwolę, tak? Będę od razu podkopywał tego ziomka na przykład, no tutaj, gdzie on się tam zbugował. Oni będą robili tak, że będą się po prostu dobierać głupio. To jest bardzo możliwe. Zjem sobie koksa, bo mam, i wezmę sobie kolejnego Strange'a dwójkę. Odbiegam, rzucam, no i się biję teraz z tym Dawidem, który no powinien zaraz też jeść sam. Tak mi się wydaje, że przynajmniej powinien jeść teraz koksa. No, udało mu się zjeść, kurczę, brak szczęścia. Co z tym ziomalem? Nie będę marnował pereł ze względu na to, że po prostu będę musiał uciec stąd jakoś, żeby no nie zginąć. Dobra. Jemu padła bania.
Ja mam jeszcze. Powinny paść mu buty, no halo. Czy on nie ma seta na zmianę? Przecież on strędza jeszcze dwójkę przez 11 sekund. Dlaczego mu żaden set nie pada? Super, dobra. Nie wiem jak to zrobiłem, ale udało mi się zabić kolejnego. Muszę kupić sobie szybko speeda. I tu zaraz będzie jego koleżka na 100%. Więc muszę zmieniał sobie tego setika, czy leży tu jakiś stręcz? Nie, on miał tylko jednego seta, aha, to dlatego nie mógł się sobie zmienić. A przynajmniej miał tylko jedną banię. Może poczekam sobie chwilkę, żeby anti-logout spadł. Albo nawet nie. Będę tutaj się po cichu kopywał do tego ziomka, który przed chwilą wycykał te perły. Ale nie, jednak nie. Poczekajcie, muszę to zrobić inaczej. Dobiorę sobie depozyt, wszystko na spokojnie. Wezmę z Ender Chesta dodatkowe stręcze dwójki, żeby było mi łatwiej ich zabić, jak już. Dobra, no i nawet możemy sobie naprawić wszystko. Tak już, jak szaleć to szaleć, prawda? Dobra. Tu się troszeczkę podbuduje. Ten ziomek chyba nawet jeszcze nie lognął. Wydaje mi się, że on cały czas tu gdzieś jest, albo... Aha. Chciałem, że odkryłem jakąś skrzynkę z przedmiotami, ale jak widać nic też nie ma. Tu w ogóle jakaś gildia musiała być. Aha, tu musiała być gildia, która wygasła. I tutaj panowie sobie korzystają z darmowego miejsca na te panie ludzi. Dobra, więc to sobie rozkopię. Sobie tam wejdę do nich, po prostu, tak o. Więc... Oni tam są dalej? Ta, są. Dobra, to efekt na wysokie skakanie. I no lecimy, żeby było szybciej. O, siema. 14 rankingu dodatkowego. A tamci już chyba poznikali, gdzieś musieli się powytepać. Mieli dobry plan? No dobra, nie, nawet nie mieli dobrego planu. Robili to bez kuboida, więc no, chciało to się skończyć jak skończyło. Dobra, ja się trzymam za chwilę do kolejnej osoby. Dobra, to mam się do kolejnej osoby. Widziałem, że jest ich dwóch online. Od razu zapolowali. Jest ich kilka. Mają mało rankingu, więc raczej powinienem stąd wyjść. Tutaj sobie szybko zbuguję klocka, żeby postawić rzaka. Mam nadzieję, że mi się tak uda. Powinno się udać, oczywiście, że się udało. Więc pierwszy rzucak. Stręcza od razu sobie rzucę. Okej, dobra, nic to nie dało. Muszę rzucić troszeczkę więcej. Ajajaj. No i. Aha, ziomeczek nawet seta nie ma, więc nie wiem na co on liczył. Tu jest kolejny ziomek, który też seta nie ma, naprawdę. Strzelę przez ten, czy z łuku przestrzelę przez drzwi? Chyba nie. Mam nadzieję, że otworzy. Zobaczyłem jeszcze, czy szybko się nagrywa. Nagrywa. Nie no, jakoś wydaje mi się, że dałoby się jakoś go tak przestrzelić, tylko musiał być troszeczkę bliżej. A szkoda mi rzucaka na coś takiego. Zobaczę, czy mają jakieś w ogóle tutaj skrzyneczki. O, pozdro, znaleziony rzucak w skrzynce. O, ziomek chyba tam wychodził, bo słyszałem Fence Gate'a. A nie, no dobra, nie wiem czy rzucać. Dobra, rzucę. Dobiorę sobie nawet troszeczkę tych rzucanych TNT. Żeby się nie zalogował, czy sobie nie dobrał niczego. Stręcza jednego mogę sobie dobrać na spokojnie. No i rzucimy. Zobaczę, który to jest poziom, ale to jest 14 poziom. Aha, oni tam mają razem te. Aha, dobra, jednego uderzyłem. Nie, wydaje mi się, że na luzie mogę się tam przedostać. Tylko troszeczkę szkoda mi chyba tych rzutaków na takich Steve'ków. Ale z drugiej strony ranking to ranking. Więc dobra, o, tutaj będzie idealnie rzucony i mogę rzucać perłę. Więc pyk. O kurde. Chyba nie idealnie. Nie wierzę. Jakaś dziwna beczka w ogóle jest. I co, mogę? Mogę. Siemanko. Dostałem za niego ranking? Tak, czyli zabiłem tych dwóch i trzeci jest gdzieś tutaj. Myślałem, że kolejnego rzucaka dają. Gdzie on w ogóle się schował? Dobra. Idę na bazę, bo nie ma sensu tu siedzieć. Mają jakiś taki kuboid troszeczkę no śmieszny. Ale widać, że tacy gracze, którzy jeszcze się uczą gierki. Tu nic nie było, tu nic też nie było. Dobra, zmarnowałem trochę tych rzuconych TNT, ale chyba było warto. Dwa fragile ranku 970, więc jest ok. Dobra, to mam do ostatniej osoby w tym odcinku. Jest to Ameryczka, który nie ma gildi, jak widziałem, więc pewnie po prostu zrzuca. Przy spawnie zrzuca, żeby jeszcze bardziej dało się jakoś dziwnie zbugować. Jest to jakiś sposób, nigdy czegoś takiego nawet nie widziałem. Ja się tutaj obuduję, przynajmniej postaram, żeby nie wypaść i będziemy próbowali go zabić. Jak on tam wygląda? Czy on się wychyla? Chyba się nie wychyla, więc będę się na spokojnie budował tak troszeczkę do góry. I zobaczymy, czy uda mi się go zabić. Dobra, wszystko się nagrywa, jest idealnie. Okej.
Nie wiem, nie wiem. Skończył mi się speed, ale. Ale nie będzie mi chyba potrzebny. Mam mało bloków na podsadzanie się. O kurwa mać. Znaczy kurczę. Niestety rzuciłem perły jakoś głupio, ale tam jest ziomal, więc rzucam stręża i się i go klepę. On jest na 100% na koksie. Polizał. I gdzie jest ten jeszcze ostatni, do którego się tepałem? Ja go raczej zrzuciłem, wydaje mi się, że go zrzuciłem i to na 100% go zrzuciłem, bo dostał z tego łuku. Ale chyba jakoś się zbugował i tam dalej jest. A nie mam klocków, żeby się do niego budować. I nie chcę też ryzykować, żebym zginął. Więc chyba to tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Dzięki każdej osobie, która dotrwała do tego momentu. Następny film będzie jakoś w niedzielę albo w poniedziałek, więc wyczekujcie i przypominam o subskrypcji kanału. Więc dzięki za oglądanie i na razie.